Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ależ fantast! Griezmann! Będzie bramka! O wiele za wysoko. Bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Bardzo ważna interwencja obrony. Udało im się wypracować przewagę i chyba ten wynik dowiozą do przerwy. Jacku, jak widzisz ich grę do tej pory? Sądzę, Darku, że jak na razie grają zgodnie z przedmeczowymi założeniami. Menedżer... Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od... Oddaje strzał. Broni na pas, ale piłka w grze. Di Maria. Angel Di Maria. Prostopadle. Do kolegi. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Ofensywnie zdecydowanie Barcelona. Ładnie się tutaj zastawia. Luis Suarez. Suarez! Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Bratki niedobrze. Piłka u rywala. Neymar. Mbappé, Icardi. Suarez. De Jong. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał. Byłaby piękna bramka. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Mogli chyba lepiej rozegrać ten rzut wolny. Thomas Meunier. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Koniec pierwszej po... Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Guje. Icardi. Nie dał się oszukać. Wyczekał bezbłędnie. Wyśmienita interwencja. Znakomita. Barcelona traci piłkę. Mbappé. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Znowu celne podanie tego zawodnika. Neymar. Guje. Angel Di Maria. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Sergio Roberto. Luis Suarez.
złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Kibice PSG nie przywykli do takich obrazków. Ich ulubieńcy przegrywają i są wyraźnie... Będzie strzelał! Suarez. Griezmann. Spalony! Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Thomas Meunier. Guje. De Jong. Sergio Busquets. Griezmann. Griezmann z wyczuciem. De Jong. Szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Wysoki pressing się opłacił. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Ależ pechowe podanie i strata. Suarez przesuwa się z piłką coraz bliżej bramki. Di Maria. Podanie na wolne pole, ale zareagowali. Marco Verratti. Angel Di Maria. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Uderza Griezmann. Broni na was, ale piłka w grze. Ależ przechwyt, pięknie. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to nie wpadło. Taka sytuacja. Golkiper zachował się wprost fenomenalnie. Guje. Icardi. Icardi nadal przy piłce. Tracą piłkę. Za chwilę może być dogodna okazja. Mbappé. Ależ zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na strzelenie bramki. Będziemy świadkami zmiany w zespole PSG. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Angel Di Maria. Di Maria. A jakim cudem to obronił. Nie miał prawa sięgnąć tej piłki. Di Maria z rzutu rożnego. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Thiago Silva. Marco Verratti. Neymar. Neymar prostopadle. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Verratti. Bernat. Paryżanie cały czas w natarciu. Rywal nie może dojść do słowa. Kibice wyraźnie ożywieni. Cavani. Ciekawe, jak to rozwiąże. Zobaczymy, co teraz zrobi. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Zawodnik był na spalonym. Sergio Busquets. De Jong. Sergio Busquets. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Sergio Busquets. Artur. Zostawił za sobą trochę boiska. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Mbappé. Zobaczmy, co zrobi. I bramkarz górą. Artur. Messi. Messi. Messi przed szansą. Na was. Brawo. Świetna obrona.
Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Guje. Di Maria. Ależ przeczytał to jak profesor. Suarez zmierza z piłką w stronę pola karnego. Dobra obrona Navasa. Marco Verratti. Neymar. Kylian Mbappé. De Jong. Artur. De Jong. Luis Suarez. Marco Verratti. Marco Verratti. Di Maria. To był ważny odbiór. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Messi oddał piłkę rywalowi. Guje. Verratti. Barcelona teraz przejmuje piłkę. Początek spotkania na to nie wskazywał, ale rewelacyjna forma Barcelony pogrążyła rywala. Guje. Marco Verratti. Cavani. Paris Saint-Germain traci piłkę. Artur. Sergio Busquets. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Kylian Mbappé. Di Maria. Marco Verratti. Neymar. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ależ się znalazł Cavani. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Jacku, trzeba powiedzieć szczerze, że nie mają w tym meczu zbyt wielu atutów. Rywale okazali się o klasę lepsi. Myślałem, Darku, że Paris Saint-Germain pokaże tutaj coś więcej, ale dzisiaj na boisku dobrze gra tylko jedna drużyna i nie jest to PSG. Grają zbyt czytelnie. Pięknie, prostopadle, Messi. Ależ okazja Messiego. Na was, ale to nie koniec akcji. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Nieprawdopodobna była ta interwencja bramkarza. Czapki z głów. De Jong. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Gospodarzy dzieli dzisiaj od przeciwnika przepaść. Szanse na wygraną są już praktycznie zerowe. No, posłuchaj, Darek, co się dzieje na trybunach. Całkiem zamilkły. De Jong. Artur. Świetne podanie za plecy rywali. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Luis Suarez zdobywa kolejną, trzecią już bramkę, dzięki której ma już dzisiaj hat-tricka. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Kylian Mbappé. Chce wyłuskać piłkę rywalowi Busquets. Lionel Messi. De Jong. Szansa na oddanie strzału. No proszę, ładnie to obronił. On jeden jeszcze walczy. Nie poddaje się, choć jego zespół przegrywa. Poczucie dumy mu na to nie pozwala. Wciąż Vidal. Messi. Arturo Vidal. Ależ okazja Vidala. Gol! Brawo Barcelona! Różnica klasy.
Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w doliczonym czasie. Sytuacja dla pokonanej drużyny dość przykra. To już jest takie dobicie rannego. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Jordi Alba. Lionel Messi. Świetnie mija teraz obrońcę. Messi przed szansą. Fantastyczna parada. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Piłka wybita z pola karnego. Arbiter kończy mecz. Blisko pole karne, może strzelać. Z Olimpia Stadion wita Państwa Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną jest tutaj Jacek Laskowski. Może przypomnijmy, że to właśnie tutaj, na tym stadionie rozegrano 3 spotkania jakże pamiętnych dla nas Mistrzostw Świata w 1974 roku. Reprezentacja Niemiec gra dzisiaj przeciwko Barcelonie. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Miejsce w bramce zajmie Manuel Neuer. W defensywie Matthias Ginter wystąpi razem z Jonathanem Tah. Kimmich oraz Toni Kroos zagrają w środku pola. Osamotniony na szpicy zagra dziś Gnabry. De Jong. Rozpoczyna atak Barcelona. Oto w jakim składzie dziś grać będzie Barca. W bramce Marc-André Ter Stegen. W obronie Clément Longley wystąpi obok Piqué. Artur oraz Sergio Busquets wystąpią w środku pola, a w ataku zagra osamotniony napastnik. Niezła okazja do kontry. De Jong. To może dać prowadzenie. Odbija Neuer, ale z kontra, szybkie wyjście, piłka w siatce. No teraz pięknie pokazali, jak należy kontratakować. No, naprawdę jest z niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramkarz zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła. Na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Busquets przechwytuje to podanie. Antoine Griezmann. Mogą ich teraz skontrować. Podłączają się inni zawodnicy.
Jordi Alba. Griezmann, będzie bramka! Dobrze zablokował. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Julian Brandt. Hector. Robi się niebezpiecznie. Gnabry. Uff, co za interwencja. Gündogan. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. Próbuje zabrać piłkę przeciwnikowi Sergio Busquets. İlkay Gündogan. Gnabry. Gündogan. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Proszę i mamy bramkę. Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można liczyć na wiele takich goli. Tak, ale bramkarz miał trochę pecha. Obronił pierwszy strzał, ale na dobitkę poradzić już nie mógł. Jest 1-1, remis. Griezmann! No jedna posterunka, ale piłka w grze. I tak oto tracą piłkę. Jordi Alba. Wow, jeden, drugi, trzeci, ależ dribbling. Urwał się obrońcy. To może im dać prowadzenie. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Niemcy atakują skrzydłem. Dobrze im idzie. Na razie mają wolną przestrzeń. Ma tam teraz sporo miejsca. Może teraz jest okazja. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Wznawiamy. Niemcy prowadzą. Świetny zwód, obrońca bezradny. Suarez! Ależ to była ważna interwencja. Busquets przechwytuje to podanie. To może być wyrównanie. I jest gol, proszę Państwa. Ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Suarez zmierza z piłką w stronę pola karnego. Czy będą prowadzili? Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Statystyki strzałów potwierdzają ogólne wrażenia z tego meczu. Obie drużyny regularnie zagrażają nawzajem swoim bramkom. Artur! Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Lionel Messi. Artur. De Jong. I przejmuje piłkę bez faulu. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Szanują? Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Gündogan. Prostopadle za linię obrony.
Wznowienie gry z rzutu rożnego jednak nie wyszło. Sergio Busquets pod presją rywala. Artur. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Ależ okazja Messiego. Ależ ma refleks. Bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Nie wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawahania i było po sprawie. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Messi oddał piłkę rywalowi. Gündogan. Julian Brandt. Wychodzą do kontrataku. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Niemcy przejmują piłkę. Nieudana akcja. Artur. Sergio Busquets. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Gol, bramka! Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Niemcy wznowili od środka. Muszą teraz gonić wynik. Tracą piłkę po tym podaniu. 3-2 to wynik po pierwszej części. Po przerwie wznowili grę. W pierwszej połowie Barcelona pokazała klasę. Suarez. No, dobry odbiór po stracie piłki. Kimiś. Ilkay Gündogan. Kroos. Ilkay Gündogan. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Będą szukać teraz okazji do kontry. Dośrodkowanie Griezmana. Daleko wybijają. Jak twoim zdaniem zagrał w tych pierwszych 45 minutach Luis Suarez? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Artur. No, mogą teraz skarcić rywali. Czysto. Piłka idealnie za plecy obrońców. Luis Suarez. Górą Neuer świetnie obronił ten groźny strzał. Centruje z rogu w pole karne. Artur. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobrze, wygrał to starcie. Cóż, gdyby nie Aluminium, prowadziliby dwiema bramkami i mieli całkiem bezpieczną przewagę. A tak wszystko się jeszcze... Dobre podanie minęło linię obrony. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków, bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Taki jest futbol. Rywale częściej byli przy piłce, stwarzali sytuację, ale właśnie stracili bramkę. Cóż, nie zmienia to jakoś diametralnie sytuacji w meczu. Może też podziała orzeźwiająco na obrońców. Luis Suarez. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Niemcy atakują skrzydłem. Dobrze im idzie. Na razie mają wolną przestrzeń. I piłkę przejmują rywale. Dobre, skuteczne podanie. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. 15 minut drugiej połowy już za nami. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Dobre zachowanie, podanie przejęte w ładny sposób. Idzie z piłką do przodu. Piłka trafia do bramkarza. Gra na czas, no i słyszymy gwizdy. De Jong słynie z dokładnych podań.
I nie inaczej jest dzisiaj. Barcelona traci piłkę. Toni Kroos. Co teraz zrobi? Artur. Messi. Długo utrzymuje się przy piłce. Messi, ależ ładna techniczna sztuczka. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Goretzka. Gnabry. Gündogan. Artur. Szansa, może coś z tego będzie. De Jong. Obrońca na posterunku. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Gnabry. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Ale szansa na prowadzenie. Ilkay Gündogan. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Będzie okazja do kontry. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Gol, bramka. Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. Widzimy, jak świetnie zostawił za sobą obrońcę. Potem pozostało już tylko dobrze to wykończyć i zadanie wykonane. Doskonałe zachowanie w ataku i wspaniała bramka. Toni Kroos. Ginter. I tak oto tracą piłkę. Messi przed do przodu. Messi przed szansą. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Gol dla Barsy i teraz Katalończycy mają już dwie bramki przewagi. Bardzo trudno będzie im teraz wyrwać zwycięstwo. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. 5-3. Festiwal strzelecki trwa. Dobre podanie, minęło linię obrony. Ojej, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. Lionel Messi. Messi oddał piłkę rywalowi. Werner. Ilkay Gündogan. Toni Kroos. Kimmich. Gündogan. I ponownie piłka u Kimmicha. No i strata piłki. Wychodzą do kontrataku. Messi. Messi z piłką przy nodze. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ilkay Gündogan. Werner. Julian Brandt. Robi się niebezpiecznie. Chyba nie miał lepszego pomysłu i zagrał do bramkarza. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. Fatalny błąd bramkarza, ale na szczęście udało mu się go naprawić. Cóż, najważniejsze, że wyszedł z tego obronną ręką, ale mogło się to skończyć golem. Widać teraz ulgę na jego twarzy. Ilkay Gündogan. Julian Brandt. Ilkay Gündogan. Leon Goretzka. Piłka przy nodze Werner. Piłka idealnie za plecy obrońców.
No tym razem nie udaje mu się zdobyć bramki. Ale ma już gola i widać, że dąży do strzelenia następnego. Piłkę ma Griezmann. Świetny odbiór. Werner, Gündogan. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala. Ten gwizdek oznacza... And welcome to a game that really should have pulses racing. Every reason to believe this will be enthralling. I'm Derek Ray, joined in the commentary position by Lee Dixon. And very much looking forward to bringing you good visualization and execution. And offside is the decision. It must have been very closely. Well, yeah, the linesman's got the best view of them all. I think he got that right. Well, here is the Bayern side. David Alaba plays with Jerome Boateng in central defence. And leading from so far away, it didn't appear to be the high percentage option. Close though. Well, it surprised everybody, including me. Long range effort, and it wasn't too far off, was it? Serge Gnabry. Well, great read there to intercept. Brandt, Hakimi, couldn't keep it, Robert Lewandowski with an incisive pass, well, not quite, Sancho now, and Witsel with it. With Hakimi and threading it forward, is it going to be? Oh, stellar defensive work to get back and win possession. Brandt! Well, it might still work out for them. Witsel, the ball with Marco Reus. Guerreiro has got the right idea with that pass, and a goal right off the bat. No wonder they're jumping for joy. Well, as we can see, if a striker is free in the box and the great ones just stand still, they know chances will come in that position, and he wasn't disappointed. So the game back in business. It's Borussia Dortmund with the lead here. He might be able to profit from the wide position. Witsel. Brandt with it. Reus. Promising attack this from Borussia Dortmund. What can they do from here? Options are plenty. Jadon Sancho. Reus. Well, that's how to do it inside your own penalty area.
Alphonso Davies. Kimmich with it. Guerreiro. Dortmund have been awarded the free kick by the referee. And Witzel with it. It's with Guerreiro. Magnificent defending. No real threat, you've got to say. Lewandowski. Thiago. Wonderfully weighted pass. And he has just veered into an offside position this time. Jadon Sancho. Witzel. Definitely look as though they want to make this move count. Well, he was just a fraction offside then. That's all he needs to be, a fraction. And it was so close. Brandt. Witzel. He's given the ball away unnecessarily. And this is Reus. And he's broken free. Must score. Oh, that's sizzling from Neuer in goal. Kimmich. Here is Thiago. Well, listen to the Bayern fans. They know how close they were to conceding again. They're certainly doing their bit. Julian Brandt. Sancho now. Marco Reus! Oh, it's in for Borussia Dortmund. It is going their way. So 2-0 now. Pavard with it. Dortmund have had the lion's share of possession. If you don't control the ball in midfield, it's very difficult to have enough of the ball to create. Can they convert? Well, the keeper is happy. The bar was there. Well, he thought he'd done everything right. He really did, but not to be. Serge Gnabry. Excellent vision. Just unable to take advantage of that developing situation. Akanji has it. And Hummels could be in trouble. They've lost the ball, Dortmund. Lewandowski. Here's Thiago. Gnabry. Well, that is how to nullify the opposition. Can they do something positive on the counter-attack? Teammates could potentially join in. Sancho. And the pass overhit. Well, as the attacking side, you might dispute it, but offside by a hair. Yeah, spot on from the linesman. Spot on, but he was close. Kimmich with it. Goretzka. Trailing as they are, what will be the thinking in the camp as you see it, Lee? Well, Bayern get 6 out of 10 in this first half for me. They've been the nearly team. Just need to up the tempo a little bit more. Maybe be a bit more aggressive in that midfield area. Get the ball into the box a little bit quicker. And breaking at pace with menace. Do they have the guile to open up the defence? It looked like open road for them, but up a dead end. Gnabry with it. Lewandowski. Thomas Müller. Good visualisation and execution. And it all counts for naught. Breaking at pace. Brandt. It's a weighted pass. So close! Super fast break, lovely football. They'll be a little bit disappointed not to have scored there. Goretzka. Kimmich.
Here is Thiago. Well, it's forward momentum for Bayern here. What can they do from this position? So now a corner. Well, listen to that roar, Derek. They need a goal for sure, but can they get it from this corner? Delightful pass. Well, that's the end of that for now. So, the whistle then. We're up the halfway. Both teams are ready for the second half, and Borussia Dortmund have resumed play. Might be able to set up the chance. And the flag has gone up here, offside the decision. Well, here it is again. He's just a little bit too eager. Needs to hold his run a little. And the ball with Alphonso Davies. Gnabry with it. Gnabry. A quick low ball. And up for grabs off the keeper. Good pressure to win the ball back high up the pitch. And this would reduce the deficit. Can Bayern use this crowd noise to get them back into this game? The players are trying their best. Dortmund have been awarded the free kick by the referee. Sancho now. Reus. Julian Brandt. Brandt! And he knows he can do a lot better on the shooting front. Well, how many times has he had that chance in training and scored on that occasion all over the place? Leon Goretzka. This might have potential. And that's an important intervention. And the keeper not really taxed by that long-range shot. Counter-attacking very much an option. Rice delivering it into the box. Well, it was pretty straightforward for the goalkeeper. Thiago. Well, just listen to this. You can really sense the frustration around the stadium. They've been poor today, far below their usual standards. They're just allowing their opponents too much time on the ball. They have to press more. Witzel. And Witzel with it. Now with Hakimi. Hakimi. Wonderfully weighted pass. His third goal of the match, and you cannot argue with that. Well, he's tearing this defence apart. They can't cope with him. Well, it's been such a one-sided game. You just wonder how many more they can add. And Lewandowski.
moving through the gears. Müller. Robert Lewandowski in the middle. A decent effort, but the keeper read it all the way. Emre Can now, and Witsel with it. Oh, wonderful bit of skill. Did look as though they might be onto something for a second or so. Royce. Kimmich. Lewandowski. Coutinho. He has time to play it over. Absolutely nothing wrong with the idea, but no end product. Axel Witsel. Given away. Well, the pass not finding its target. Lewandowski. That's Hummels wins the challenge. Well, he was in the right place to intercept. Goretzka, and in with a real chance. Clean through he was then, but he's fluffed his lines, Lee. Well, he just put his head down, Derek, and hit it. He's got to do better than that. Lewandowski. Leon Goretzka. Lewandowski. Top-notch tackle. Goretzka, Hummels, Emre Can, Sancho, might be a chance here. Well, it's goal after goal after goal, just no end to this. A brilliant display. Well, we'll see this again, and it's inches from going wide, doesn't it? It's the post and goes in. Keeper is distraught. Restart the game, it's fair to say the gulf in quality between the two sides has been huge. He just let his opponent fly by. Has a go. And in it goes from Lewandowski. Well, it's all about the position. All about the position. Just look at it. It's absolutely brilliant. Well, when you come to a game, you want to see skill like this. It's absolutely brilliant dribbling. The defender is all over the place. What a goal. Well, not too much defending going on in the grand scheme of things. 4-1. Well, the attack promising as it was. Scuppered there. Giving the ball to the opposition that time. Well, let's make no bones about it. This is a thorough thrashing, Lee. Well, those Bayern players need to get some earplugs on when they go in that dressing room. The coach at full-time is going to go ballistic. Good visualisation and execution. Well, that is how to nullify the opposition. That's very effective, good high pressing. Dortmund unable to keep it. Will it be? And there it is, a goal. But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. As we can see, right place at the right time. Striker's instinct is to be there or thereabouts. Keeper has no chance. So the current scoreline, 4-2. Just 10 minutes to go. Running with the ball confidently. Emre Can now. He might be able to profit from the wide position. And a very good challenge. Far from a good pass. It has to be. Well, that's a procession of goals. And surely there's no way they can let this slip now. Absolutely dominant. Well, I just love to look at perfect technique, and you won't get any better than this. It's just a dream strike. Brilliant, brilliant effort. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Witsel. Torgan Hazard. And it's a case of just 5 minutes left.
Coman. Goretzka. Coman. Coman. Coman's pass needed to be better. Jadon Sancho. Sancho. Beautifully weighted ball. Keeper did his job to begin with. Coman. Goretzka. Ball lost by Bayern. And 3 minutes will be added on for stoppages. Given away. The ball with Marco Reus. Bodies forward and the break looks on. Well, it came to nothing in the end. Bayern have given us away.